Cześć moi kochani, z tej strony Agnieszka i witam Was z powrotem na moim kanale w kolejnym odcinku z The Sims 4 w naszej wiejskiej sielance, w wiejskiej rozgrywce. I tak na początku chciałabym parę takich kwestii organizacyjnych omówić, przedstawić tak pokrótce. Kilka takich punktów. Po pierwsze, takie najważniejsze dla mnie, tak mi się wydaje, to jest koncepcja tego kanału, ponieważ jakiś czas temu, znaczy ciężko powiedzieć, że jakiś czas temu, ja ten kanał mam od miesiąca, tak sobie ostatnio spojrzałam, i że dopiero go prowadzę miesiąc, a powiem Wam, że tak się wkręciłam w to, że nagrywam praktycznie codziennie i że ja się czuję, jakbym miała ten kanał od paru miesięcy albo roku, no ale nieważne. No ale w każdym razie jakiś czas krótki temu tak sobie postanowiłam, że będę mieć jakiś tam plan na ten mój kanał, że dany dzień będą konkretne serie. Że w poniedziałki i w środę jest na co bery, wtorki, czwartki jest 100 dzieciaków, a reszta dni jest spontaniczna i co tam mi się uda nagrać, to wrzucę. I powiem Wam, że trzymałam się do tej pory jakoś tego i uważałam, że mieć plan to jest coś no dobrego, tak, że jest większa organizacja na kanale i tak dalej, ale nie sądziłam, że stanie się jedna rzecz, a mianowicie tak po prostu po ludzku nie zawsze danego dnia mam ochotę grać w daną serię. Ja tych serii w tym momencie mam cztery, mam Na co bery, mam Matkę na 100%, 100 dzieciaków, mam ten scenariusz z romansem, no i teraz mam Wiejskie perypetie. No i powiem Wam, że ja wszystkie te serie uwielbiam. Uwielbiam tych Simów, bardzo lubię grać w każdą z tych serii. Każda mi sprawia ogromną radość, tylko że nie zawsze w tym dniu, kiedy powinnam nagrać daną serię, mam akurat na nią chęć, bo ja ostatnio mam strasznie dużą fazę na tą wiejską sielankę. Mi się tutaj tak dobrze i przyjemnie gra, tak jakoś, ja tutaj naprawdę jak nie nagrywam, to ja czasami jak robię jakieś tam rzeczy tak sama dla siebie, to ja naprawdę gram niesamowicie długo na tej wsi. Uwielbiam po prostu tutaj grać, uwielbiam Honoratę, uwielbiam jej dom i naprawdę sprawia mi to ogromną, ogromną frajdę. Pozostałe serie oczywiście też, tylko wiecie, no to po prostu są takie fazy, nie? Są takie fazy po prostu, więc tak sobie pomyślałam, że spróbuję teraz robić tak, że oczywiście żadna z tych serii, które mam, nie zostaje zawieszona, bo, broń Boże, bo każdą lubię, tak? Nad każdą pracuję i każda jest bardzo fajna. I Simowie też są fajni, bo ja się do nich po prostu przyzwyczajam, tak? Ja odczuwam do nich sentyment, no bo ja ich tworzę, więc ja po prostu ich bardzo, bardzo lubię. Natomiast chciałabym to robić na tej zasadzie, że po prostu kiedy czuję daną serię, to wtedy ją wrzucam. Nie na zasadzie, że muszę ją wrzucić, bo jest dany dzień. Bo przez to, że muszę ją wrzucić, to jest taka presja, a to jest luźny kanał, tak? No to nie jest druga praca czy coś. No to jest luźny kanał, to jest po prostu pasja, to jest hobby, więc no mam nadzieję, że to każdy po prostu zrozumie, że no chciałabym po prostu mieć to w zgodzie sama ze sobą. I na ten moment najbardziej mnie ciągnie do tej wsi, do Honoraty i tutaj rozgrywki z wiejskich perypetii. Więc czasami może się zdarzyć tak, że w jednym tygodniu będzie odcinek z każdej serii, z każdej jednej. W jednym tygodniu mogą być odcinki z dwóch, w jednym tygodniu może być parę odcinków tylko z jednej serii. O kasie nie mówię. Absolutnie, bo kas to jest osobna kwestia, kas to tam wpada gdzieś w międzyczasie, jak mnie znajdzie jakaś inspiracja. Tak jak ostatnio na tę syrenę, jeśli nie widzieliście, to zapraszam na tworzenie syreny właśnie w kas. No to tam to już poleciałam z modami alfa, wyszedł mi taki miks alfy z Maxisem, taki Maxis Mix mi wyszedł trochę. Bo ja jestem zwolenniczkiem Maxis Match zdecydowanie, no ale jak robię jakieś nadnaturalne kasy i takie postacie, no to lepiej wygląda alfa. Także to taka mała dygresja. Bardzo Was chętnie, bardzo Was serdecznie i chętnie też Was zapraszam na tego kasa z Syreny. No więc to tak właśnie będzie wyglądało.
I powiem Wam, że ja mam mnóstwo pomysłów. Ciągle jestem tak nakręcona na tych Simów. Tak mi się dobrze w to gra, tak mi się cudownie nagrywa na ten kanał. I taki fajny jest kontakt z Wami, co mnie naprawdę niesamowicie cieszy. Więc ja cały czas o tym myślę, co jeszcze nagrać, jakie jeszcze pomysły. I powiem Wam, że gdzieś po głowie mi chodzi wyzwanie dziesięcioleci. Będzie strasznie dużo paplaniny, jak będziecie chcieli, to ja Wam tutaj zaraz napiszę, gdzie moja paplanina się kończy, to sobie tam przywincie, żebyście się nie zanudzili, ale chciałam to wszystko powiedzieć, żeby była już jasność. Gdzieś mi chodzi po głowie to wyzwanie dziesięcioleci. Ja nie byłam do niego przekonana jakiś czas, no przez większość czasu nie byłam do niego przekonana, ale powiem Wam, że jak zaczęłam oglądać u innych youtuberów, simstuberów i wczytałam się w te zasady, to powiem Wam, że no wow, tam jest naprawdę tak bardzo restrykcyjnie, to jest bardzo ciekawe w ogóle wyzwanie, tak kulturowo i modowo i pod względem ciuchów i wystroju domów. Niesamowicie mi się podoba wyzwanie 10-leci u Messi TV. No po prostu uwielbiam. Dzisiaj to cały dzień chyba słuchałam, bo pracowałam jednocześnie, to słuchałam gdzieś tam w tyle i oglądałam, także sama się zastanawiałam, czy tego nie zrobić, ale to podejrzewam, że dopiero może jak skończę ten scenariusz, ale to na pewno nie będzie w najbliższym czasie, bo musiałabym się po prostu przygotować bardzo mocno do tego wyzwania pod względem kasa, pod względem mebli, pod względem świata, zasad i w ogóle wszystkiego. Ale chodzi mi to po głowie. Chodzi mi po głowie również wiele innych pomysłów. No, nie chcę wszystkich srok za ogon ciągnąć, no bo zrobi się znowu bałagan, a nie o to mi chodziło na tym kanale właśnie. No to tak, to są te kwestie właśnie takie organizacyjne. Inna rzecz, zepsuł mi się chyba Command Center. Ten MCC Command Center mi się zepsuł. Albo zaczęły mi psuć grę te dodatkowe cechy z modów, ponieważ ja bardzo dużo tych cech dodatkowych zaczęłam wrzucać do gry. Naprawdę tak, trochę na chybił trafił, no to był mój błąd, bo no wiadomo, że to są mody skryptowe i że to muszą być aktualne. Po prostu znikł mi interfejs. To wszystko, co widzę tutaj, ten cały pasek zadań dla Sima, wszystko mi po prostu zaczęło znikać. I wydawało mi się, że to jest może przez ten Command Center, bo z kolei cały czas mi wyskakiwał jakiś błąd, że jest wersja nieaktualna. Ja ją aktualizowałam, robiłam wszystko krok po kroku, jak jest na stronie głównej zalecone. Nie znikało to, więc wkurzyłam się. Po prostu się wkurzyłam, bo ja nie mam cierpliwości do grzebania, do szukania. Ja się na tym nie znam. Ja robię zgodnie z instrukcjami, ale jak coś mi któryś raz nie wychodzi, to po prostu trochę mnie coś trafia, więc postanowiłam, że nie będę się tym przejmować, nie będę się tym denerwować. Nie wiem, z czego to wynikało. Wyrzuciłam i te dodatkowe cechy, wyrzuciłam MCC Commandera. W zasadzie ten MCC Commander mi nie jest niezbędny do gry, tak? Bo jak się wciśnie Shift i kliknie w Sima, to w zasadzie te opcje, których używałam w MCC Commander, to dokładnie to samo mam tak normalnie z cheatów growych, tak? Więc ten MCC Commander out i tak samo out te dodatkowe cechy, ale tutaj bardzo, bardzo mocno dziękuję Tiariel, bo pisałyśmy trochę na Instagramie, poleciła mi cechy od Kutoe i Kiary, które działają, które są aktualne i które, no naprawdę jest ich dużo i są bardzo fajne i faktycznie super działają, nic mi się nie wykrzacza, interfejs mi nie znika. No, także bardzo, bardzo Ci dziękuję i ich sobie używam. Tak. Następną rzeczą, ale to już może wejść do gry, straciłam oddech, przepraszam, straszliwie się nagadałam, ale ja się zawsze tak rozgadam, a potem nie mogę oddychać. Chciałam Wam polecić, gdzieś się tutaj pojawi zdjęcie. Wczoraj, jak sobie ściągałam mody do tej syreny, to wpadłam na TSR, no bo no, szukałam modów, no jakie mogą być mody Maxi Smash do syreny. No nie wygląda to tak baśniowo, jakby się chciało, tak? No nie pasuje to mi po prostu.
Dlatego już nie zarzekam, że mam same mody alfa, bo jest to po prostu niemożliwe. Ja czasami czegoś nie zauważę, no bo po prostu alfa może czasami przypominać łudząco maxi smash, tak? No więc na pewno większość ma maxis, a tam gdzieś się jakieś alfa pojawiają. No ale w każdym razie do sedna. Znalazłam cudowny po prostu profil na TSR jakiegoś twórcy. Nazywa się Dan Sims Fantasy. Po prostu, no gdzieś tutaj wam wstawię zdjęcia z tego. I podlinkuję oczywiście. Jak ktoś jest fanem modów alfa, to jak najbardziej polecam, bo wczoraj jak wpadłam na ten profil, to ledwo się powstrzymałam, żeby nie ściągać ciuchów. Stamtąd po prostu myślałam, Boże, zabierzcie mnie z tego profilu, bo po prostu ja nie mogę, jakie tam są cudowne rzeczy. I parę akcesoriów do syren też mam stamtąd. Po prostu gościu, bo to jest chyba gościu, tak mi się wydaje, skoro jest to Dan Sims. No bo no, on jest po prostu niesamowity, ma tak przepiękne te kreacje, że mam chyba tylko na palcach jednej ręki mogę policzyć, że mam tylko kilka ciuchów alfa z tego profilu, bo się nie mogłam, kurde, powstrzymać. I ostatnią rzeczą, którą chcę wam pokazać, ale to już jest taka pierdółka, wejdę sobie tutaj do Honoraty. Okej, jestem tutaj w domu Honoraty. Widać, jest dla mnie Honoratka. I chciałam wam pokazać następującą rzecz. Ponieważ ja ostatnio wpadłam dosłownie w jakiś szał, jeśli chodzi o reshade'y, to nawet na Instagramie was pytałam, jaki reshade by tu pasował bardziej. A mianowicie mam tutaj taki reshade Whisker Soft Dreams Redux, tak się on nazywa. Lekko tutaj tymi opcjami trochę go tutaj pozmieniałam, więc nie wygląda tak jak oryginalny. Ale właśnie was pytałam, czy bardziej pasuje tutaj ten reshade, czy... O Boże, żebym teraz nie pomyliła... Sugar Cookies, czy ten. Powiem wam, że oba mi się niesamowicie podobają. Ten jest... Zobaczcie sami. Ojejku. Ten jest taki bardzo mocny. Jest bardzo dużo cieni. Bardzo mocne kontury są wszystkiego. Takie sprawia wrażenie, jakby to było rysunkowe. Takie komiksowe trochę. Bardzo mi się on podoba. Natomiast powiem wam, że trochę zanikają tutaj detale skóry, co jest no niezbyt fajne, no bo kurczę, trochę się tu człowiek naprasował i właśnie no, fajnie by było je widzieć. Na pewno go gdzieś wrzucę do jakiejś rozgrywki, bo bardzo mi się on podoba. Natomiast wydaje mi się, że tutaj i też tak mi pisaliście na Instagramie, że lepiej pasuje ten. O, ja ostatnio mam właśnie szał na reshade. Jak się nauczyłam reshade'ować, to teraz po prostu testuję i zmieniam kolorystykę cały czas. To też tutaj trochę dałam inny kolor. Trochę tu pozmieniałam meble, jakieś tu poduszki dałam z modów. I to daje wrażenie takiego ciepła w tym pokoju, nie? Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jest właśnie tak bardzo przytulnie się tutaj zrobiło. I w ogóle jak słońce wstaje, teraz jest trzecia w nocy, więc niedługo wstanie to słońce. Jak wstaje słońce, to tutaj jest tak piękny widok, tutaj o, bo z tej strony gdzieś wstaje, z tej strony jest wschód. No po prostu jest to niesamowite. Dobra, dosyć gadania, bo chyba już z 10 minut gadam, no nie bez sensu, bo to dość takie istotne rzeczy dla mnie są, ale już nie zanudzam was. Ci, którzy przewinęli, to właśnie w tym momencie zaczynam rozgrywkę. Dobra, co tu mamy? Z tych cech takich dodatkowych, to właśnie u Kutoe są przetłumaczone na polski, jest spolszczenie. I z tych cech od Kutoe mam ogrodnika. Ci Simowie uwielbiają sadzić i uprawiać rośliny w swoim ogródku, a najszczęśliwsi są wtedy, gdy zbierają plony. Mam ranny ptaszek, tak mi się wydaje, że to... A nie, to jest cecha nagroda, przepraszam, to jest cecha nagroda, to nie, tak samo jak to. Co jeszcze z tego mam? A resztę mam od Kiary chyba. To mam właśnie to... Boże,
Włóczkowanie? Jak to się mówi? Jak się nazywa ta czynność z włóczką? Robienie na drutach. O, włóczkowanie. Tak. Miłośnik włóczkowania. Mam jeszcze tutaj osobę, która uwielbia ciepło kominka. No mamy tutaj w domu trzy kominki, więc tutaj nawet się taki fajny nastrojnik pokazuje, że ciepło kominka jest cudowne i pięknie się na nie patrzy. No i jeszcze mam taką cechę master baker, czyli że uwielbiają piec i się szybciej tego pieczenia uczą. Ale tych cech jest o wiele, wiele więcej. Poznała jeszcze honorata. Dwie osoby, które wprowadziłam do Henford. Obie są bardzo fajne. Jedną Simkę tworzyłam sama. Nawet gdzieś tam na Instagramie się przewinęła. Ale to myślę, że rano wam wszystko pokażę. Dobra, przytul tutaj naszego kiciucha. Włącz muzykę. Może być romantyczna. W ogóle coś tutaj się porobiło. Strasznie honoraty lubią ptaki. Ciągle koło niej tutaj latają, bez przerwy po prostu. Na wysoką zmienię. O! No przytul ją, przytul, bo ona tego potrzebuje. W ogóle chciałam zaadoptować jakiegoś kota albo psa, ale kurczę, no. No nie wiem właśnie, no nie jestem przekonana co do tego. Mogę w sumie zobaczyć teraz jeszcze, bo ja parę dni temu, parę simowych dni temu patrzyłam. Gdzie tu jest rodzina? Adoptuj kota. No ja chciałam kota. Myślałam o kocie. Chociaż pies też mógłby być. Ale bardziej tak pod szpulkę chciałam tutaj. Chciałam tutaj. tego. A może szopa byśmy wzięli? Ej, może by szopa wziąć? Co by na to? Ej, a zobaczmy jeszcze psy. Jakie są psy? Zobaczmy jeszcze psy. Bo myślałam, żeby też. Żeby może stworzyć. W galerii. Takie mam kartki na głowie. Ej, fajne te psiaki są. Kurczę, no. Ale ten shop teraz tak mi tutaj wskoczył. W ogóle śmiesznie. Ej, może szopa weźmiemy? Szop tutaj jest, to jest jak kot, nie? Tak, no to jest jako kot. Ale weźmy szopa. Trzeba będzie dostawić jeszcze parę misek. Ej, bierzemy szopa. Tylko go. A to jest samiec? Tak. No okej. Okay. To pojawi się zaraz tutaj pan z tym, albo pani. O, jest już chyba. To jest ta pani? Tak, agentka adopcyjna. Boże, jak tutaj zarosło, musimy zaraz tu odchwaścić. Co będziesz robiła? A tańczyła, bo ty ostatnio pompek dużo robisz. A idziesz czy nie? Czy to się znowu pojawiło gdzieś tak w nieoczekiwanym miejscu? Bo zazwyczaj to się pojawia tak gdzieś. Nie. Chyba nie. No jeszcze zapalę wszystkie światła. Ale chyba nie. Nie, nie pojawiło się. Dobra, to może podejść tutaj do pani. Przyjazne powitanie. Weź tutaj się zapoznaj. Trzeba go będzie jakoś tak. Cały czas te ptaki koło niej latają. Ona się trochę nauczyła śpiewać tutaj. No dopiero trzeci poziom się zbliża, ale coś tam umie już. Już nie rzępoli, tak? No i gdzie masz pani ten kontener? I gdzie jest ten kontener? Ej, czy to się znowu gdzieś tak pojawiło, że nie będę w stanie tego znaleźć? Szpulka, widziałaś no szopa? Ej, tu nie ma, tu nie ma. Zazwyczaj je gdzieś tak wstawiają, że ich znaleźć nie można. Tu nie widzę. Ej, nie widzę. Ej, gdzie ona go położyła? Czy jeszcze nie? Nie, no nie ma. Nie?
Nie, nie ma jeszcze. Jeszcze go nie przyniosła chyba. Nie było wcześniej shopa. Powiem wam, jak patrzyłam, jak sobie sprawdzałam. Opowiadaj o cudach matki natury. No możesz. Ale gdzie jest ten shop? Gdzie ona go postawiła? Coś mi się tu świeciło w ogrodzie. Weź to. Możesz ewoluować, czy to nie jest to? Tak, możesz tutaj. Ale gdzie jest ten shop, ej? No kurczę, ślepa jestem, jak nie wiem, no. Nie no, zakończ proces oceny adopcyjnej. To nie, nie. Nie chcę tak. Szpulka, widziałeś gdzieś szopa, żeby się tu kręcił? No bez jaj. Kurde, no chciałam szopa adoptować. Gdzie jest ten szop? Gdzie ona go przyniosła? O, to jest chyba ten... Mieszkaniec Hanford. Co mieszka? Chyba z partnerem tutaj mieszka. Jest chyba taka para dwóch mężczyzn. No kurde, nie wierzę. No, no gdzie? Gdzie jest ten szop? Ja pierdykam. No ślepa jestem. Dajcie mi chwilę. Zaraz wrócę, bo po prostu nie wierzę w to, no. Albo jestem ślepa, albo mam zeza, albo mam wszystko naraz. No okej, pani teraz puka w drzwi dopiero. Odblokuj. No dobra, już możesz wejść, ale ona dopiero teraz zapukała do nas do drzwi. Więc nie wiem, czy ona go przyniosła, czy nie. A właśnie, miałam wam pokazać, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, jak to słońce przepięknie tutaj pada. Patrzcie. Zaraz będziemy szukać szopa dalej. Ale patrzcie, jak tutaj cudnie to wygląda. Jak tu światło pada po prostu. Rewelacyjnie. A tutaj właśnie z tego intro zrobiłam. No patrzcie na to. Patrzcie, patrzcie na to. Jak tu jest cudownie po prostu. No pięknie tu jest. O, ale cudnie tu jest, jak w bajce. Jezus Maria. Przecudownie, przecudownie tu jest. Dobra. Boże, pomyślę, że jestem jakaś nienormalna. Dobra. Okej, tu jest królik. A gdzie jest shop? Dajcie mi shopa, proszę. A nie, to jest... A ja ostatnio jak grałam, to ten Nikolas niestety umarł. No, tutaj był. Tutaj był i umarł, bo kosiarz po niego przyszedł. Ale w ogóle zaprzyjaźniła się Honorata z lisicą, taką rudą. Dałam jej na imię Baśka. I udało się namówić ją, żeby nie kradła jajek. Także jest sukces. No i co? Czekamy dalej, czy wejdzie pani? Niech pani wejdzie, co? Proszę. O, pani weszła do domu? O, jest! Jest, jest, jest! Cześć! Cześć śliczny! Cześć piękny! Zawsze piszą, że one są wykastrowane, a potem jakoś nigdy nie zauważyłam. Jakie masz oczka słodkie i uszka. Aż ci zdjęcie zrobię. Ale jesteś cudny. Jakby go nazwać? Kurczę, jest szpulka. Jakby go nazwać? Wąsik może go nazwiemy, co? Przyjazne powitanie. Bo chciałam, wiecie, bo pies, pies no to pies. Ja chciałam, żeby szpulka miała tutaj... jakiegoś towarzysza, bo ona jest uczuciowym kotem i ona cały czas tutaj szuka miłości i ma morki. Są znajomymi. Nie, bogi, bugi, nie będzie bugi. Daj przysmaczek, pogłaszcz, pochwal, zaproponuj przyjaźń jeszcze.
On się troszeczkę boi. Kolejne zwierzę, które ma nazwisko, ja nie mogę. Przepraszam was, może niektórzy lubią tak, ale nie, ja nie lubię. Adoptujemy? No pewnie, że adoptujemy. Tak trochę dziwnie, bo jest Chopin i miauczy, ale okej. No będzie taki inny kot po prostu, no. Chop. Ej, dlaczego nas nie lubisz? Przecież właśnie tak chce. Jakby mu dać na imię? Chop. Jakby go nazwać? Poczekajcie sekundkę. Wiecie co? Pierwszy pomysł jest zawsze najlepszy, ja go nazwę Wąsik. Wąsik będzie. Super. Jakie ma słodkie te łóżka, fajne. No dobra, mamy drogiego zwierzaka. Okej, teraz możemy zakończyć proces. Bardziej tak dla szpulki właśnie, żeby ona miała rozbrykany indywidualista miałkliwy. Miałkliwy szop. No dobra. Zaproponuj przyjaźń, pogłaszcz, daj przysmak. Chociaż w sumie to nie wiem, czy jeszcze inne posłania są konieczne, bo tu mamy jedno posłanie. Tutaj mamy to tipi. Mamy kanapy, mamy fotele, tak? Mogę kupić jeszcze ewentualnie jakiegoś... Mamy drapaka tutaj. Ewentualnie jeszcze jedną kuwetę. No. Może bym jeszcze jedną kuwetę po prostu wzięła i to tyle po prostu. No dobra. Fajnie. To szpulka będzie miała jakiegoś towarzysza w takim razie. Dobra pani, niech pani idzie. A, może bym jeszcze jedną miskę tutaj dała. To sekundka. Dam jeszcze tylko jedną miseczkę i zaraz do was wrócę. No dobra, dałam tutaj miseczki, dwie osobne teraz. Dałam jeszcze jakąś piłeczkę. Tak to wszystko inne chyba jest tutaj. To nie trzeba jakoś tutaj się rozdrabniać nad tym. No dobra, to weź napełnij wszystkie miski i zawołaj zwierzaczki na jedzenie. To zrobimy inaczej. Napełnij, zawołaj szpulkę. I, o Jezus, muszę mu to nazwisko skasować, bo mnie denerwuje to strasznie. A, i jeszcze z takich mini nowości, to cieszę się, mamy pierwszą pocztówkę z Riverview. Bardzo lubię te pocztówki. Dobra, trzeba się zająć ogrodem, bo kurczę... A, brud, smród i ubóstwo. Zawołać te zwierzaki, czy nie? No dobra. Super. Cieszę się. Niech sobie spędzają razem czas. Okej, dobra. Bierzemy się do roboty, bo jest... A nie, jest wcześnie. Jest wcześnie. Jak na nas, to jest bardzo wcześnie. Dobra, najpierw krowa, bo krowa jest brudna. Bardzo, bardzo niski poziom szczęścia, jest brudna. No dobra, to najpierw ją wyczyścimy. Nakarmimy. Przydusimy z miłości i wydoimy. A jak tam nasza obora? Żłobnice wielkie, czysta żłobnica i pełna żłobnica. Z Moćką mamy bardzo dobre relacje. Zaraz się też zajmiemy naszymi kurkami. Nie no, zdecydowanie ten reshade jest fajniejszy. Jakie tu są światło, cienie w ogóle super na tym. Matko, ile tutaj jest tych robali, Boże święty. No. Honorata, widzisz, na chwilę spuścisz z oka swoje gospodarstwo. Co robią zwierzaczki? A, widzę, że Chop jest tutaj, wąsik. Śmiesznie wygląda, kurczę, taki... A widzisz, Honorata, tak jak cię lubią ptaki, to te osy cię po prostu nie cierpią. Ja nie wiem, co z tym jest. Dlaczego one są tak rozdrażnione? Przecież ja im nic nie robię, ja tylko zbieram miód czasami i wosk. Może jeden ul powinien być, ja nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Co my mamy tutaj w ogóle z aspiracji? To w zasadzie mamy wszystko... Pokażcie to. Spełnione. Musimy jeszcze cztery razy zrobić ten przysmak. Dla zwierząt. Dobra. Jak zrobisz...
Biega sobie śmieszny. Fajnie wygląda, takie różnorodne zwierzaczki tutaj mamy. Super. Dobra. Trzeba posprzątać kurnik, zebrać jajka i rozrzucić karmę. Teraz się zajmiemy ogrodem. A szpuleczka co robi? A szpuleczka sobie siedzi w domu. W ogóle tutaj nam się od ogniska jednego dnia zajął ten domek. Właśnie muszę to posprzątać. I ta szafka się zjarała, nie? Cieszysz się, szpulka, że masz kolegę? Pana Wąsika? Cieszysz się, śliczna jesteś, grubiutka, taka fajna. Ten se tutaj hasa. No i fajnie. Bardzo fajnie. Widzę, że koło pani, tak najbliżej pani, nie? Posprzątałaś już ten kurnik? Tak. Dobra, czysty jest, okej. Okay. To możesz jeszcze parę krów, tych krów, parę krów, parę kur tutaj pogłaskać. Pogłaszcz i pogłaszcz też. Gdzie to jest pogłaszcz? Ja myślę, że potem możesz zaprosić tych swoich znajomych. Jakie piękne kalafiory! To są kalafiory z modów do tej zupy. Ale najbardziej to mi się podoba tutaj, jak to wygląda, jak to tak narośnie. I te z modów są super, te rzeczy. To w ogóle można wystawić na sprzedaż. No, ale to bardziej jako dekoracja taka. Dobra, zajmij się trochę kurkami. Ale też możesz tutaj przytulić, pogłaskać, przydusić z miłości. No a potem co? Zbieramy plony, odchwaszczamy i przeciwko owadom tu opryskujemy, nie? Zbierz cały plon. Nie wiem, czemu tu nic nie mogę kliknąć, ale... A, bo tutaj coś dziobie ta Ala. Mamy w ogóle wszystkie kury nazwane? To jest Ala. To nie jest prawda, że umiera z głodu. Przecież właśnie dziobie, to co ona dziobie? No, przecież nie umiera z głodu. Tu jest Matylda, tutaj jest Świerszcz, a tu? Tako. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra. Już co, przebierz się, honoratka, w ten taki fajniejszy masz strój na zimną pogodę. Ten, o. Nie przeszkadza mi brak tego MC Commandera, tak tam szczerze powiem. Nie był jakiś mi niezbędny. No szpulka, masz po prostu towarzystwo pierwsza klasa, no śmietana tutaj towarzyska. Cudnie wyglądacie wszyscy. Taka fajna skolorystyka. Nie? Honorata, jak ci się podoba ten reshade? Myślę, że ci się też podoba. Honorata nie narzeka na życie. Oczywiście później możesz przytulić, jak zwykle pogłaskać. A właśnie, skuwę ty miałaś jej sprzątnąć. No to już za chwilkę. Znowu cię te osy będą atakowały, Boże kochany. Aha, ty idziesz spać sobie tutaj w błocie. No dobra. Skoro tak chcesz, to proszę cię bardzo. Ciekawe, czy gdzieś tutaj Baśka lata. Ona miała jakieś takie dziwne imię, już nie pamiętam, ale dziwnie się nazywała. To Baśka jej tak pasowało, nie? Jak do wiewiórki trochę. No i super. To tutaj wąsika proszę przytulić i odchwaszczamy. Odchwaszczaj teren. Podlej teren, tak, i opryskaj przeciwko owadom. No dobra. A, tu jeszcze to pranie ci wisi. To możesz je odłożyć. I jeszcze z takich porządkowych rzeczy sprzątnij tutaj z tej kuwety. O, i to będzie chyba tyle. A potem możemy coś fajnego zrobić do żarełka i zaprosić naszych znajomych. Boże święty, co ty robisz? Ej, czy to jest... A nie, to jest inny to jest sim. Ej, też fajny. Cześć. Ciasteczko. Wiejskie ciasteczko. Ale on pewnie jest żonaty czy coś. Ładne oczy ma. Pewnie też przez ten reshade. Ale ja mam dla niej fajniejszego chłopaka.
Tak. Ja go pobrałam z galerii, trochę pozmieniałam te różne rzeczy i fajny wyszedł chłopak. Podoba mi się, że daje tym Simom. Co ty robisz? Ty odchwaszczasz? Jezus Maria! Jak taka rumba do odchwaszczania. Szpulka, proszę się tutaj zapoznawać z nowym kolegą i go oprowadzić po posesji. Co my tu w ogóle mamy? Czy tutaj. A, bakłażana tu sadziłam, a tu? Sałata, dobra. A tu? Czosnek. Zielony groszek. Czosnek też tu mam. Może wieniec z czosnku zrobimy. Boże, ile tego czosnku ja mam? No dobra, dobra. Który to masz poziom tego ogrodnictwa? Szósty. No to chyba ci się najbardziej rozwinie, bo ty najwięcej siedzisz w ogrodzie. Masz jakiś nastrojnik z tym związany? Tak, radość z uprawy roślin i owoce ciężkiej pracy. Jak skończysz to wszystko, to przytulisz tutaj naszą szpuleczkę, bo mi jest jej tak szkoda, bo my ją ciągle przytulamy. Ona jest cały czas niedopieszczona. Boże, nie lubię tej piosenki. To jest jedyna piosenka z tych romantycznych, których nie lubię. Taka rzewna strasznie. Następne. A, się tu fajnie bawisz. Właśnie, ja muszę naszemu tutaj wąsikowi. Jaki on jest malutki przy tej szpulce w ogóle. Muszę mu dać. Aha, widzę, że zabawa trwa tutaj na blacie kuchennym. Spoczko. Jakie rozbawione te kury są. Dobra. A ty jak? Nie umierasz z głodu, mam nadzieję, już więcej. Tu jest okej, okay, tu jest okej, okay, tu jest okej, okay, okej. Okay. No to okej. Okay. Ale ty lubisz, honorata, tę pracę w ogrodzie. Ja wiem, ja to po tobie widzę. Sprawia ci to radość. Trochę jesteś głodna, trochę zmęczona. Pierwszy raz chyba masz tak nisko te paski, bo zazwyczaj jesteś w świetnej formie. Dobra, kończymy roboty i idziemy się troszeczkę ogarnąć. Na pewno zrobisz sobie. Kurczę, szukałam innych wychodków, tak wam powiem. Szukałam innych wychodków, bo ten się, kurde, za każdym razem jednym psuje. Za każdym jednym razem. Możesz sobie z niego skorzystać. Nie dość, że się te drzwi nie otwierają, tylko ona przez nie przenika, kurczę, magicznie. To za każdym razem się psuje ten kibel. Więc on jest taki z doskoku, o. Jak będzie stała w ogrodzie, to doskoczy. Czy to Baśka jest? Tak, jest Baśka. Cześć, Baśka. Baśka, ty już jesteś oswojona, udomowiona. O krowie myślisz. Tak, to jest Baśka? A nie, to jest inna. A Baśka też jest ruda. Tak, Baśka też jest ruda. Tak samo wygląda. No, to jest seniorka. No dobra. Kończ kobito, bo będziesz się czuła źle, a ja bym chciała, żebyś zaprosiła tych znajomych swoich. Pokażę wam ich właśnie. Dobra. Wszystko jest ogarnięte. Ty przez płot to zdejmujesz? A nie wierzę. Nie wierzę w ogóle, że działa takie coś, ale super to wyglądało. Ej, no nie spodziewałam się, że przez płot będzie ściągała pranie, bo normalnie by mi krzyczała, że nie ma miejsca. Wszystko jest dobrze. Tak, wszystko jest dobrze. Super, dobra. Coś kręcisz się tu. Coś się tu kręcisz, Gareth. Możemy się z nim zapoznać w sumie, no, kto nam broni. Za wszystkie zaokienne dźwięki u mnie przepraszam, bo mam okno nad samą ulicą, dość ruchliwą i sporo tutaj tramwajów jeździ, samochodów, karetki. Ej, fajny jest ten Gareth. O, tutaj też jest ta nasza znajoma. Jak ona ma? Emily Denver, fajna.
Ale jak ja tworzę simów i ich tu wprowadzam, to ja im daję polskie imiona. No i znowu się zepsuło. Musisz szambiarkę wezwać, żeby tutaj szambo... No, dobra. To jest kibadek z doskoku. No, cześć. Ale ma dziwny głos ten Gareth. Ciągle te ptaki koło niej latają. Ej, weź go poznaj może. Zapytaj o imię przede wszystkim. Zapytaj go o imię. Gdzie to jest poznaj? Poznaj, zobaczymy, czy ma jakąś dziewczynę. Bo chyba tego jeszcze nie wiemy. Nie, jeszcze nic nie wiemy, co nie? Okej. Okay. Dobra, ja myślę, że ty możesz, jeśli nasze zwierzaczki są w domu, to ty je możesz przytulić. Gdzie to jest? Przytul. Pocałuj. Szpulka lubi być buziakowana. O matko, ten teraz tu robi. Dobra, to jego też pogłaszcz. Sprzątniesz z kuwety. Ej, co to tu? Co to? Co to ma być? Co to ma być w ogóle tutaj? Przepędź. Otworzyłam na chwilkę drzwi i już się tu panoszą, no. Jakby to była Baśka, to bym ją wpuściła. Zamykamy z powrotem, bo znowu się tu będą kręcić. O, tam Baśka idzie! Cześć Baśka, ty jesteś Baśka? Bo wszystkie takie same jesteście, tak. To jest Baśka. To jest właśnie Baśka. Dobra. Blokujemy drzwi dla wszystkich oprócz domowników. Tak jest najlepiej. No dawać. Come on. No szpulka! Tak się prosisz o miłość, jak pani chce cię przytulić, to co ty robisz, no? No co ty robisz, no? Dobra. Idź najpierw do tego. Do wąsika. Aha, fajnie. To chociaż sprzątnij kuwetę. Jak to nie wyszło, to chociaż kuwetę sprzątnij. No widzę, że ta się tu kręci, kurczę. Oho, super. O kurde, no nieźle. Oż ty! No nie wierzę. Ej, koguta nam zeżarło. Ja pierdykam. Nie, muffin, nie muffin żaden, tylko przepędź ją. Co to w ogóle ma być? Ej, koguta nam zeżarła. Co za menda? Weź tą babeczkę odłóż. Kurde, no co to ma być? Honorata, weź no wkrocz tutaj. Jeszcze wolniej idź. Jeszcze idź. No kurę ci zażarło, no co ty? Proszę bardzo się stąd wynieść. Kto tu łazi? Boże! Nie! Skorzystając z okazji, chciałam wam przedstawić, jakby ktoś jeszcze z Not So Berry nie poznał, jest to pan ziemniaczek, pyrowiec, stworzony kiedyś w The Sims 4 przez mojego narzeczonego Kubuś. Pozdrawiam cię serdecznie, twoja postać się pojawia tutaj notorycznie po prostu, bez przerwy, mnie prześladuje ziemniaczek. Przepędziłaś ją? No mam nadzieję. Kurde, no zżarło nam tego! Ojku, pogłaszcz szpulkę, proszę cię. Ta szpulka je tutaj, kurze te. No i co? I trzeba koguta kupić. No dobra, bierzemy czarnego koguta w takim razie. No. O Jezu. A ty, Mućka, jak pilnujesz tutaj zagrody? Dobra. Kicia jest szczęśliwa, bo wygłaskana. Gdzie jest ten kogutek? Tu jest kogutek. Czarny kogut, nazwij.
Kukuryk, okej, może być kukuryk. Pogłaszcz go z entuzjazmem. No kurczę, samce alfa nam skórnika wyżarli, no. Ja pierdzielę. Dobra. No dobra, trudno, no. Sprzątnąłeś tą kuwetę? Tak. Dobra. A co to tam, co się tak ładnie świeci? Jakiś sosik pomidorowy? Tak. Dobra, bo ostatnio sobie tutaj honorata wekowała. Daj przysmak i pogłaszcz, jak zejdzie z blatu. A potem ja myślę, że ty możesz coś zrobić tutaj z przepisów babci i zaprosimy naszych nowych kolegów. Co byśmy tu zrobili? Co byśmy tu zrobili? Pieczeń chyba mamy. A może nie będę gotowała, tylko wyjmę to co jest. Otwórz. Bo tutaj pieczeń jeszcze mieliśmy. O ile pamiętam. Mamy ciasto miodowe w ogóle. Ciasto miodowe się zawsze tutaj ładnie prezentuje. Ma takie, jakby taki plaster miodu super wygląda. Mamy babeczki, to są bez dodatków. Ale gdzieś miałam jeszcze... Zupa grzybowa jest. No, zupę grzybową też wyciągniemy. Nie będziemy gotowali. No, patrzcie, jak to cudnie wygląda z tymi grzybkami na wierzchu. Co to jest za książeczka? Umiejętność gotowania. No, to na razie sobie tutaj schowam. Nakryj do stołu codzienne nakrycie i oczywiście czerwone. To jest twój ukochany kolor. Ej, zobaczcie na te światła tutaj. No, przecież to cudownie wygląda. Bezbłędnie. Dobra, ja myślę, że ty się przebierzesz w swój strój. No może ten? Albo ten? Ten się przebierz. Co to? Halo! Co to ma być? Co to ma być? Wąsik. Bo się pogniewamy, no. Tu książki jakieś leżą w ogóle. Co to jest za książka? Kryzysowa stodoła. Nie, kryzysowej stodoły nie chcemy. Chociaż tutaj to połóż. Bo już jesteś głodna. Dobra. Wykaś mu ten... wykaś mowę pouczającą. Zmień strój. A weź się może ubierz w tą swoją sukienkę taką fajną, czerwoną. Wam pokażę, jak pięknie wygląda honorata. Nie wolno podjadać zupki grzybowej. Grzybki szkodzą kotkom. I szopom też. O, zobaczcie. Wiem, że jesteś głodna, honorata, ale patrzcie ją, jak ona ma kiecę tutaj. W grochy. Taka trochę polka dot. No, cudnie, cudnie. Jesteś straszliwie głodna. Wiesz co? Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. I teraz tak. Zaprosimy Irenkę Mikołajczak. Irenka Mikołajczak jest stworzona od podstaw przeze mnie. Na początku nie nazywała się Irenka, tylko tam jakoś po angielsku miała na imię. I też właśnie trochę nią gram na tej wiejskiej sielance. To zaprosimy Irenkę i zaprosimy... Ej, nie gadajcie, że nie mogę zaprosić Jaśka. Nie mogę zaprosić Jaśka? Dobra, to zaprosi Renka chociaż, ale Jasiek. Jasiek, gdzie on jest? Jasiek, tu jest Jasiek. To wam go chociaż pokażę tak. O, widzicie, jaki fajny Jasiek? Jasiek Konopka. Jest przyjacielem. I pracuje jako krawiec. Taką mu dałam karierę. Dobra, zaprosi Renkę chociaż i zjecie sobie zupki i kawałka ciasta. Trochę. O jejku, jejku. Zaraz ty mi się tu przewrócisz na twarz. Irenka Mikołajczak. No dobra. To fajnie, że będzie. Odblokuj. Mogłaby już przyjść w sumie. O, jest. Idzie. Zobaczcie, jaka fajna. Może ją kiedyś widzieliście na Instagramie. Bo dawałam ją tak pod hashtagiem jesieniara. Fajna, fajna jest Irenka. Ognisto włosa. Dobra. Damy... ją do grupy i weźmiecie sobie dziewczyny po zupce grzybowej. O, chodź Irenka, bo ty jesteś strasznie zmęczona i głodna i wszystko.
Mam nadzieję, że nie będzie miała problemu, żeby tu przyjść. Idziesz? Idziesz, idziesz, fajnie. I sobie pogadacie, dziewczyny. Siadaj, Jelenka. Co tam u ciebie słychać? Dobra, pogadajcie sobie. No i fajnie. Będzie miała taką koleżankę. Jelenka w ogóle jest bardzo ładna taka, taką ma nietypową urodę. Też jest piegowata. Obie są śliczne dziewczyny. Ekscytuj się roślinami. Okej, okay, popraw humor. Może się tam spytać, jak minął dzień. Jak to znajdę? Entuzjazmuj się ogrodnictwem. No. A jeśli chodzi o cechy Jelenki, to nie wiem, czy znamy już wszystkie. Nie, wszystkich jeszcze nie znamy. Ale też jest miłośniczką zwierząt, uwielbia naturę, a reszty nie pamiętam. A ja Honora to jeszcze nie zna, także... Szkoda, że Jasiek nie mógł przyjść. Jasiek fajny chłopak jest i tak właśnie kombinuje, czy by go... Gdzie w tą zupę? Panie! Panie, proszę mi tu... Ej, gdzie pieczarki wyjadasz? Macie prawie pełne miski, no idźmy nie stąd, no. O Boże, kochany. Co to tutaj? Nie chcę. Wąsik. To, że jesteś tutaj nowy, to nie znaczy, że ciebie zasady nie obowiązują. Dobra. Chciałam tutaj zrobić... może się tutaj zachęcić do włóczkowania. Pochwal strój. No, i kochani, tak to właśnie wygląda. Możesz sobie jeszcze wziąć kawałek ciasta miodowego. I zaraz cię położę spać. Albo w sumie razem możecie sobie wziąć. Razem. O. Ja to już wam sprzątnę. Znaczy tobie sprzątnę, proszę bardzo. Cudne jest to ciasto miodowe. Tutaj wygląda w przekroju jak taki sękacz, nie? Troszeczkę. Co ty się tu kręcisz, Irena? No po prostu, ja nie wiem. Pogadajcie sobie jeszcze o tym. O zawód ją możesz spytać, chociaż ona nigdzie nie pracuje, tak mi się wydaje. Zaraz w ogóle będę kończyć ten odcinek. Bo zaraz Honorata idzie sobie pewnie spać. No jest bezrobotna. Będę jej musiała dać w ogóle jakąś pracę. Zobacz, jakie ona ma piękne włosy. Jeszcze przy tym Risha idzie. Jak Merida trochę ma, nie? Te włosy. Zabawne. Opowiedz śmieszną historię. Okej. Okay. Taka to jest luźna rozgrywka, która ma tam jakieś swoje cele i założenia, ale nie spinam się, to nie ma żadnych takich mega wielkich zasad i po prostu dobrze się tu bawić. I tyle. Dobra, ja myślę, że możemy się już powoli pożegnać. Nie wiem, czy możesz się z nią objąć? Możesz się z nią objąć i wyślemy ją do domu. Bo Honoratka jest już zmęczona. Jeszcze bym ją tutaj poszła wykąpać. A jak tam kuweta? Czysta kuweta? Dobra. To jeszcze napełnisz wszystkie miski. Mhm. Dobra. Napełnisz wszystkie miski. I ja już cię kładę spać. Już się nic nie martw. Napełnij miseczki i ten... Ale nie sprzątaj tak wszystkiego, spoko. Ja ci tutaj wszystko ogarnę. Nie ma spiny. Nie ma spiny w ogóle. Gdzie jest wąsik nasz kochany? Pogłaszcz szpulkę. Gdzie jest wąsik? A, wąsik tu sobie lata. No dobra, to niech sobie lata. To jeszcze przytulisz kotecka, zrobisz sobie tutaj prysznic. Weź szybki prysznic. I położysz się spać. No. I taki dzień, taki przyjemny dzień domowy. Dzisiaj na domowo.
Honorata, ty to masz kurde tył. Ale fajna jest dziewczyna taka, no, taka krzepka. I ta sukienka też jest ekstra. Troszkę jej stanik prześwituje, tak wiecie. Zalotnie lekko. Nie wiem, czy wy widzieliście kiedykolwiek, bo to jest strasznie stary serial, a jestem już trochę lat mam, 31 dokładnie. Za moich czasów to nie leciało, w sensie to nie wyszedł ten serial jak ja byłam mała, tylko powtarzali potem, jak go widziałam, bo mi rodzice puszczali, Daleko od szosy. I tam była, tylko kurczę, pomylę pewnie to imię, bo no był Leszek, nie? Był Leszek w tym serialu, który mieszkał na wsi i on się kochał w Ani, która była studentką z Łodzi, ale tam na wsi była taka jego niby dziewczyna, taka trochę, no niby, nie niby, no on się z nią tam spotykał, ale jak ona miała, Jezus, jak ona miała na imię, ale bardzo mi ona ją przypomina. Nie wiem, zapomniałam, jak ona ma na imię. Nie wiem, czy ogląda się ten serial, ale naprawdę super jest. No taki no z PRL-u, ale ekstra jest ten serial. Ja w ogóle uwielbiam wszystkie takie stare polskie filmy i seriale. Mają niesamowity urok. No dobra, Honorata się tu kładzie. Zmieniła kolorystykę wałków. O, na czerwoną i czerwony szlafroczek. No dobra, kochani, to ja myślę, że już się żegnamy. Taki bardzo spokojny dzisiaj odcinek. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!